Fajny ma generalnie fundament w takich trzech filarach. O wszystkich w sumie mówiłem, ale podsumuję. Bezpieczeństwo. Używamy kryptografii klucza publicznego, nie wykorzystujemy, nie używa współdzielonego sekretu w odróżnieniu od metod typu TOTP czy haseł, które też pomimo, iż są haszowane, to są de facto współdzielonym sekretem. Nie używa też, nie korzysta z zaufanej trzeciej strony. Pozdrowienia dla Adama, nie o tą zaufaną trzecią stronę chodzi, w środku SMS-ów, czyli nie mamy operatora telekomunikacyjnego, któremu musimy zaufać, że naszych haseł jednorazowych z SMS-a nie przekaże. My w kwestii właśnie bezpieczeństwa mamy izolację w bezpiecznym elemencie, ten fizyczna aktywność użytkownika, który musi kliknąć w ten kluczyk, czy dotknąć czytnika biometrycznego, żeby przeprowadzić te operacje. W kwestii prywatności. Prywatność była bardzo silnym argumentem, znaczy bardzo silnie broniona podczas produkcji tego standardu. Super istotne jest to, że klucze, czy autentykaty, te uwierzytelniacze lokalne, nie mogą się identyfikować w sposób umożliwiający trakowanie. To znaczy, one nie mają żadnych identyfikatorów. Jedyny identyfikator, jaki mogą mieć, to jest tak zwany identyfikator batcha, czyli taki kluczyk, ten na przykład z Yubico, serwis, który go odpytuje, może się dowiedzieć, że jest to klucz wyprodukowany przez Yubico korporację w Szwecji w 2018 roku w ramach batcha o takim identyfikatorze. I ten batch nie może być mniejszy niż 100 tysięcy kluczy. Właśnie dzięki temu wiemy tylko, że wiemy, że to jest konkretny klucz. Znaczy wiemy, że to jest konkretna seria, nie wiemy, że to jest konkretny klucz. Więc to jest mega istotne z perspektywy prywatności. Izolacja względem, czy każda strona jest wyizolowana, każdy ten origin jest wyizolowany. Czyli jeśli używacie klucza, jednego klucza fizycznego do logowania do banku, do Facebooka, do jakiegoś serwisu z kotami, to jeśli atakujący, to ani ci właściciele tych serwisów nie są w stanie, biorąc te tożsamości, patrząc na nie, nie są w stanie stwierdzić, że one są wygenerowane przy użyciu jednego fizycznego klucza, ani właśnie atakujący. Czyli jeśli jest wyciek takich kluczy z dwóch różnych serwisów, tych kluczy, mam na myśli tych tożsamości kryptograficznych, tych kluczy publicznych i tych credential ID, to nie jesteśmy w stanie z tego strakować do tego klucza. Nie wspominałem chyba, że te klucze, co do zasady, klucze nie przechowują tożsamości, te klucze fizyczne nie przechowują tutaj żadnej tożsamości. No było trochę oczywiste, mówiąc o tym, że ten klucz prywatny oddajemy na zewnątrz w postaci zaszyfrowanej, natomiast de facto na tym kluczu nie zapisuje się nic, z wyjątkiem licznika użycia. To jest taki mechanizm, który ma ochronić przed ewentualnym sklonowaniem klucza i wykryć właśnie rozjazdy. Ten sam mechanizm jest stosowany w kartach bezstykowych. I jest rzeczywiście wyjątek od tej reguły, nazywa się to resident key, który przechowuje, żeby przeprowadzić pełną, taką bezhasłowy proces uwierzytelniania, to musi być tu fragment kontekstu, czyli musi być na przykład zapisany adres e-mail, który jest potem wykorzystywany do tego, żeby ustawić kontekst po stronie usługi i oczekiwać dalszej komunikacji. Natomiast jeśli mówimy o samym uwierzytelnieniu, takim drugim składniku, to te klucze nie przechowują nic, więc zgubienie takiego klucza i nawet reverse engineering, który jest bardzo trudny w jednych przypadkach, łatwiejszy w innych, ale nawet dogrzebanie się do tego klucza nie ujawni żadnych poufnych danych na temat, samo w sobie, na temat właściciela tego klucza. To jest w kwestii prywatności. Convenience, widzieliście wygodę, że to jest dotknięcie telefonu z tyłu czy tabletu do anteny NFC albo włożenie do portu USB. To jest super wygodne. Dobra.